Ostatnio zrozumiałem, na czym polega zjednoczenie w ogóle z Bogiem, całkowite zjednoczenie przez krzyż. Stało się to po powrocie z mojego urlopu. Udałem się w dyskusji z takim religijnym pastorem, który stwierdził, że Kościół to jest miejsce zbawionych grzeszników. Otóż to jest bzdura, bo Kościół to jest miejsce świętych dzieci Boga. Czytałem w tym samym momencie Ewangelii Łukasza i widzę, jest tam fragment, kiedy Jezus mówi, że płacz nad Jeruzalem. Jeruzalem, ty, który zabijasz posłanników, to Jeruzalem, które kamieniuje proroków. Tyle razy starałem się ciebie przygarnąć jak kokosz. I tak myślałem nad tymi słowami, położyłem się do łóżka, kładę się spać i słyszę w ogóle, jak Bóg do mnie mówi, że jak mówisz Jezus, myśl ty. Jak mówisz Bóg, myśl ty. Jak mówisz Duch Święty jest taki, myśl ja jestem taki. Bóg chce zgromadzić i w ogóle to słowa, że Jeruzalem, ty, który zabijasz wysłanników, kamieniujesz proroków, tyle razy chciałem się zgromadzić jak kokosz. Odnosi się też do współczesnego Kościoła. Tylu ludzi, gdy przychodzisz do nich z żywym Chrystusem, z Bogiem w ciele, mówisz, jestem światłością świata, tak? Jestem dzieckiem świętym Boga. Ja mogę tobie pomóc. To ludzie mówią, nie, jesteś zbawionym grzesznikiem. I w tym momencie tak naprawdę sami nie chcą być jedno z Bogiem. Zjednoczenie tylko jest na poziomie najgłębszym. Jesteś taki jak Jezus. Mówisz jak Jezus, ty kładziesz rękę na człowieka, kładzie sam Jezus, a nie zbawiony grzesznik. Rozumiesz to? Amen. Nigdy się nie daj z tego wytrącić. Wielu popapranych, w ogóle religijnych chłystków będzie do ciebie przychodzić i będzie mówić, że jesteś zbawionym grzesznikiem, albo że zbawienie możesz utracić. A ty tym powiedz, Chrystus nie może utracić zbawienia. Amen. Jestem święty. Amen. 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 Pamiętajcie, że Słowo Boże mówi, że Jezusa prześladowano za określone rzeczy. Jego nie prześladowali za to, że On uzdrawiał. Nie prześladowali, że uwalniał. Nie prześladowali, że wskrzeszał. Nie za to Jezusa prześladowali. Jezusa prześladowali za to, że łamał szabat, czyli przeciwstawiał się religii. Czynił i czynił siebie równym Bogu, nazywając Boga Ojcem. Za to prześladowali Jezusa i za to Go ukrzyżowali. Rozumiesz? Nikt nie będzie Cię prześladował za to, że Ty uzdrawiasz, uwalniasz, wskrzeszasz. Ale jeżeli będziesz się czynił równym Bogu, rozumiesz? I będziesz rozwalał religię, to jest wyrok na Ciebie. Wyrok. Rozumiesz? To wyrok wtedy. Usiądźmy, proszę.